Organizacja Human Rights Watch oskarża Izrael o zbrodnie wojenne w związku z przesiedleniami mieszkańców Gazy. Konflikt na Bliskim Wschodzie nieprzerwanie trwa. Towarzyszące mu przesiedlenia ludności cywilnej wymuszane przez armię izraelską pogłębiają kryzys humanitarny w regionie. Izrael upiera się, że sposobem na ochronę ludności jest jej przesiedlenie. Kiedy Izrael wydaje rozkazy ewakuacji, mają one na celu ochronę życia cywilów w strefie Gazy. Dlatego są wydawane i dlatego są na miejscu. Rozumiemy, że nasza wojna toczy się z Hamasem, a nie z mieszkańcami Gazy. Przesiedlenia Izraela to zaplanowane działania, które mają na celu pozostawienie obszarów bezludnymi. Miliony Palestyńczyków zostało bez dachu nad głową. Czy świat tego nie widzi? Cały świat widzi, co dzieje się w Gazie. Cały świat widzi, co dzieje się w Gazie. Wszyscy milczą i odwracają głowy. Nikt się nami w ogóle nie przejmuje. To, co robi Izrael na palestyńskiej ziemi, to zbrodnie wojenne noszące znamiona czystek etnicznych. Takim mianem działania Izraela określa organizacja Human Rights Watch. Dowody na zbrodnie wojenne rosły, gdy izraelskie siły bombardowały przepełnione obozy uchodźców i budynki mieszkalne, niszcząc szpitale, szkoły zarządzane przez ONZ, piekarnie i inną kluczową infrastrukturę. Według autorów Izrael próbował przedstawić swoje działania jako zgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym. W praktyce przymusowo przesiedlili niemal 1 900 000 Palestyńczyków, 83% całej populacji Gazy wynoszącej 2 300 000 z ich domów. Raport mówi wprost o podwójnych standardach Stanów Zjednoczonych i państw europejskich. Chodzi o dostarczanie broni Izraelowi. Mając jednocześnie wiedzę na temat działań izraelskiego wojska, komandor porucznik Jerzy Nowakowski podkreśla, że trzeba szukać jak najszybszego pokoju, a stanowisko Stanów Zjednoczonych w stosunku do wojny na Bliskim Wschodzie powinno się zmienić. Porozumienie, pojednanie i pogodzenie się to jest lepsze dobro, aniżeli prowadzenie wyniszczającej wojny, która promieniuje na cały świat. I Stany Zjednoczone muszą teraz wybierać, negocjować, co, gdzie i jak, żeby nie doszło do konfliktu III wojny światowej. Konflikt w ostatnim czasie pogłębił się i rozszerzył na Liban. To nagranie dzisiejszego ataku Izraela na przedmieścia Bejrutu. Wczoraj na przedmieściach Paryża propalestyńscy mieszkańcy protestowali przeciwko meczowi Francja-Izrael, skandując stop masakrze w Gazie. Jesteśmy tutaj, aby wezwać do odwołania tej gali, do odwołania jutrzejszego meczu piłkarskiego Francja-Izrael, do zawieszenia broni i zakończenia ludobójstwa, które ma miejsce. Human Rights Watch wzywa państwa trzecie do publicznego potępienia przymusowych przesiedleń Izraela i zbrodni przeciwko ludzkości. Wzywa również państwa do odcięcia dostaw broni do Izraela, zawieszenia sprzedaży broni, a także do nałożenia sankcji.